To witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie Dlaczego kultura dla dzieci jest ważniejsza niż myślisz? I spotykamy się tutaj na zaproszenie wydawnictwa Dwie Siostry i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. No właśnie, żeby przyjrzeć się trochę bliżej temu pytaniu, temu tematowi. Ja nazywam się Zofia Małkowicz, jestem badaczką społeczną, współpracuję z Centrum Sztuki Dziecka. Zanim powiem jeszcze trochę więcej, co dzisiaj na debacie, to przedstawię moje rozmówczynie. Obok mnie siedzi Marta Jotko, historyczka sztuki związana z Centrum Sztuki Dziecka, dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Dzień dobry. Po środku siedzi Anna Czernow, literaturoznawczyni, badaczka literatury dla dzieci i młodzieży, autorka wielu artykułów naukowych, tłumaczka języka szwedzkiego. I jest również z nami Justyna Czarnota, pedagogka teatru, trenerka, kuratorka. Prowadzi warsztaty dla różnych instytucji i organizacji w całej Polsce, ale głównym obszarem zainteresowania Justyny jest współczesny teatr dla dzieci, młodzieży i rodzin. Dlaczego się dzisiaj spotykamy i skąd taki pomysł? Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza debata jest kontynuacją dyskusji, która zaczęła się na festiwalu Konrada w Krakowie minioną jesienią i dotyczyła tematu ważności, a właściwie marginalizacji literatury dziecięcej. I tamta dyskusja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, bardzo wiele komentarzy i reakcji. W związku z tym wydawnictwo Dwie Siostry oraz Centrum Sztuki Dziecka zdecydowali wspólnie, że chcieliby przyjrzeć się temu tematowi nieco bliżej, ale nie tylko z perspektywy literatury. Z tego właśnie powodu chcieliśmy spotkać się w nieco szerszym interdyscyplinarnym gronie. Dlatego nasze gościnie reprezentują trzy różne obszary sztuki, po to, żebyśmy mogli poprzyglądać się temu, no właśnie, dlaczego kultura już w pewien sposób szerzej, jeżeli tylko literatura, jest ważniejsza niż nam się wydaje. I dlatego chciałabym dzisiaj razem z moimi rozmówczyniami zastanowić się nad tym, no właśnie, dlaczego kultura dla dzieci jest ważna, kogo do tego trzeba przekonywać, dla kogo to nie jest oczywiste, co jest trudne, jakie są bariery, ale też co działa dobrze, co się zmieniło i co możemy robić i w jaki sposób możemy działać razem, żeby ten temat rozwijać. Więc chciałabym zacząć w sumie od pytania banalnego, a mianowicie, no właśnie, dlaczego kultura dla dzieci jest ważniejsza niż myślimy, ale chciałabym, żebyście odpowiedziały, myśląc o tych swoich polach, w których pracujecie, dlaczego właśnie z waszej perspektywy, tam gdzie siedzicie i tam gdzie pracujecie, kultura dla dzieci jest ważniejsza niż może nam się wydawać. Która z was chciałaby zacząć? Czy mogę, może Marta, ciebie poprosić? Oczywiście. Dzięki. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że film dziecięcy jest ważny. Nie powiedziałby, że nie jest ważny. Myślę, że wielu rodziców boryka się z tym, że ich dzieci oglądają za dużo, ich zdaniem. Dzieci oglądają dużo. Pytanie, co oglądają? I tutaj właśnie przechodzimy do sedna tego, z czym borykamy się jako specjaliści zajmujący się kulturą filmową dla dzieci. Czyli nie chcielibyśmy, żeby dzieci oglądały więcej. Chcielibyśmy, żeby oglądały lepiej, a raczej, żeby miały dostęp do szerokiej palety różnych rodzajów filmów, sposobów opowiadania historii, różnych wrażliwości filmowych. Natomiast tego na naszym rynku jeszcze nie ma, a przynajmniej nie ma w takiej skali, w jakiej chcielibyśmy, żeby było, żeby rzeczywiście dzieci miały dostęp do różnych form filmowych. Mogę trochę narzekać, ale mogę też powiedzieć, że dużo się zmienia. To jest proces, który trwa. Polskie kino dla dzieci i młodzieży się odradza. Jesteśmy już w tym procesie, odradzamy się. Natomiast myślę, że jeszcze przyjdzie czas na konkretne przykłady tego, co zrobić lepiej i jak to zrobić. Natomiast wracając jeszcze do twojego pytania, bo trochę odjechałam, to jeszcze chciałam powiedzieć, że film dziecięcy jest ważny, dlatego że
to jest sztuka filmowa, film dziecięcy jest taką sztuką jak film dla dorosłych. To są świetne dzieła, które dobrze się ogląda, które mają w sobie bardzo wiele ważnych treści, które pomagają nam się rozwijać, które pomagają dzieciom, młodzieży znajdować właśnie swoją wrażliwość, inne historie. Dodajmy jeszcze, że sztuka filmowa jest dzieciom bardzo bliska. One oglądają dużo nie tylko filmów, ale również różnego rodzaju innych mediów konsumują, więc edukacja filmowa i możliwość oglądania różnego rodzaju dzieł filmowych wpływa także na ich kompetencje odbiorcze i na przykład Szwedzi doskonale o tym wiedzą, że edukacja filmowa sprawia, że ich społeczeństwo jest bardziej odporne na manipulacje, po prostu na fake newsy, że to, że dzieci w szkole uczą się tego, jak zbudowane jest dzieło filmowe, sprawia, że potem obywatele są bardziej odporni na właśnie wszelkiego rodzaju manipulacje. Także jest wiele, wiele powodów, dla których film dla dzieci jest właśnie myślę, że najważniejszym. Czyli tak podsumowując to, co powiedziałaś, że niezwykle ważna jest też różnorodność tego, co dzieci oglądają, bo oglądają dużo i że ma to przede wszystkim wpływ na ich myślenie krytyczne, na rozwój wrażliwości i na szereg też innych kompetencji związanych z uczestnictwem w kulturze. Tak, i mówimy też o tym, że wychowujemy sobie przyszłych odbiorców, ale ci odbiorcy już są, tak? I oni są, dzisiaj oglądają te filmy. Box Office również wskazują na to, że wielki udział filmów dziecięcych właśnie to są filmy, które się sprzedają. Tak? Więc to nie jest też tak, że to jest jakaś nisza rynkowa. Czyli tu mamy przede wszystkim perspektywę skali. Jak na temat ważności patrzy pani Czarno? I jak to jest z literaturą? Literatura jest trochę inaczej, bo chyba nikt nie powie, że dzieci czytają jakoś super dużo. Wręcz przeciwnie, słyszymy, no tak, ja wiem, że młodzież czyta bardzo dużo, ale jednak ogólnie wydaje nam się wszystkim, że dzieci i młodzież powinny czytać więcej, że czytanie jest wartością samą w sobie, słyszymy i tak myślimy my ludzie książki, więc im więcej czytają dzieci i młodzież, tym lepiej. Fajnie by było, gdyby to były rzeczy dobrej jakości, ale już pokornie przymykamy oko i na to, ponieważ uważamy, że sam proces czytania jest bardzo ważny. I teraz istotne jest to, że Polacy dorośli czytają bardzo mało. Znaczy my, proszę Państwa, praktycznie nie czytamy, jeżeli nas tak rzucić na tło na przykład europejskie. Czytamy generalnie mało. Najwięcej z nas, z Polaków, czytają dzieci i młodzież. I teraz w momencie, kiedy zainwestujemy mądrze, ale mądrze, a my inwestujemy głupio, o czym bardzo chętnie się wypowiem, w czytanie dzieci i młodzieży, to jest nadzieja, że w przyszłości, w jakimś takim dłuższej perspektywie, my jako społeczeństwo, jako Polacy będziemy czytać więcej. Są badania na to, o czym mówiła Marta, że kompetencje kulturowe również w zakresie czytelnictwa wzmacniają odporność na fake news, na manipulacje narracyjne, na różne rzeczy, które można w internecie przeczytać, które niekoniecznie są prawdziwe. No i to jest oczywiście ważne, żebyśmy my generalnie uczestniczyli w kulturze. A czym skorupka za młodu i tak dalej, to być może na starość trąci, więc można mieć nadzieję, że jak się rozkocha dzieci, jak się młodzież, która tam jest rozkochana w czytelnictwie, no to potem w wieku dorosłym też będą czytać. No to chyba tyle na wstępie. Dzięki. To dla mnie jest bardzo ciekawe to, że to właśnie nie jest tak, że dzieci koniecznie więcej, ale właśnie bardziej co i w jaki sposób. I tak sobie myślę o tym, jak film, jak literatura, że jednak to jest taki rodzaj medium, taki rodzaj treści, który jest szeroko dostępny i ma jakby jest bardzo też różnorodny. Ale literatura jest trudniejsza. Tak, zdecydowanie jest trudniejsza. Bo potrzebujemy na wstępie całkiem porządnie rozwiniętych umiejętności, tak. A do oglądania tych umiejętności nie potrzebujemy. Tak. Dokładnie. A myślę, że z teatrem jest jeszcze inaczej. Witajmy jestem w teatrze. Ciekawa, jak jest w teatrze? Otwórzmy tam te drzwi. W teatrze zasadniczo, właśnie jak tak zaczęłyście dziewczyny mówić, tak sobie pomyślałam, aha, to jest dobrze, oglądamy, mniej czytamy, nie mamy teatru. Naprawdę ta sytuacja po prostu tak wygląda, kiedy myślimy o teatrze instytucjonalnym szczególnie, ale także o takim zorganizowanym, bo przecież to nie muszą tylko instytucje prowadzić teatr, tylko też trzeci sektor, no to jednak myślimy o, czy firmy, to jednak myślimy o
po prostu sztuce, która jest elitarna sama w sobie. I myślę, że to jest dobrze, żeby to powiedzieć. I też mój background jest taki, że pedagogika teatru sama w sobie dąży do egalitaryzacji, a nie elitaryzacji. Więc trochę w tym upatrujemy mechanizmów czy narzędzi, które pozwolą nam wprowadzać szeroko w ogóle teatr w jakiejkolwiek formie i sprawiać, że ludzie będą myśleli o rozrywce teatralnej jako o rozrywce, która jest równoważna właśnie z przeczytaniem wieczorem książki albo pójściem do kina. No naprawdę tak ze środowiska teatralnego patrząc, to jest naszą wielką ambicją. Ale to jest taka jedna strona, o której dzisiaj myślę będziemy więcej mówić, ale chcę też powiedzieć, że jesteśmy w Poznaniu, mieście dużych teatrów i w ogóle wielu teatrów, ale tak naprawdę mapa Polska nie jest usiana teatrami takimi, jak znamy stąd. Mapa Polska jest usiana działalnością teatralną amatorską głównie, albo objazdową głównie. Więc ważne jest dla mnie wprowadzenie tego podziału, że z jednej strony myślimy o teatrze jako o dziedzinie sztuki, która jest skierowana do dzieci i młodzieży, ale tak i jest wykonywana przez profesjonalistów, zawodowców czy ludzi specjalizujących się jakoś w tej dziedzinie, nawet jeżeli nie są wykształceni w teatrze, a z drugiej strony mamy teatr, który jest tworzony przez dzieci, przez młodzież albo przez grupy takie międzypokoleniowe i że tak naprawdę to jest rodzaj teatru, z którym my się spotykamy i że oba te rodzaje, obie te ścieżki mają różne znaczenie i różną wagę. Bo w pierwszym, to jest właśnie, w promocji pierwszego, to jest ta misja egalitaryzacji, bycia blisko, w ogóle pokazania, że ej, teatr jest naprawdę fajny i naprawdę możesz go rozumieć, nawet jak ci wydaje, że nie. Chodź zobacz, możemy być blisko. I to jest taka duża zmiana do wykonania, w której jak myślę akurat właśnie, która jak myślę idzie od strony teatru dla dzieci, młodzieży i rodzin, a w tej drugiej, to o czym mówimy, wpisuje się bardziej w taką myśl o byciu w grupie. Prawda? Kiedy działamy teatralnie, teatr jest synkretyczną sztuką, więc uruchamiamy różne formy, jesteśmy blisko i tutaj i badania, ale też rozmowy z osobami prowadzącymi teatry amatorskie mówią o tym, że to jest działanie na rzecz kreatywności, na rzecz bycia w ogóle w jakiejkolwiek relacyjności z drugim człowiekiem, otwierania się, ośmielania, poznawania, no po prostu pracy na rzecz kompetencji społecznych, naszych kompetencji, co oznacza de facto pracę na rzecz naszego społeczeństwa. O teatrze, zwłaszcza właśnie w obrębie pedagogiki teatru, dużo tak się mówi się właśnie w ten sposób o teatrze amatorskim, że to jest ten model społeczny, który my testujemy, tak? Że tutaj sobie możesz przetestować, jak będzie wyglądało twoje życie społeczne. Tu możesz zaryzykować w bezpiecznych warunkach. Więc tak chcę po prostu rozdzielić te części i dowartościować je obie, wskazując właśnie jednocześnie, że ich waga każdej z nich jest duża. Więc nawet jeśli oglądacie nas Państwo i nie jesteście z dużego miasta, to możecie po prostu o tej wadze teatru myśleć jako o wadze performowania i zabawy z dziećmi w teatrze, dawania im narzędzi do życia teatralnego. To ja może tylko dodam, że mamy odwrotne problemy, bo teatr jest tak elitarny, że musimy go jakby tak ściągać trochę z tego piedestału, natomiast film ze swych początków i takiego jakby ogólnego spojrzenia jest rozrywką, gdzie my próbujemy pokazać właśnie, że nie tylko, że film może być czymś więcej, że jest masę dzieł filmowych na świecie dla dzieci i młodzieży, które są wspaniałym arthouse'owym kinem, pokazującym coś zupełnie innego niż widzimy w multiplexach, także to jest zupełnie ciekawe, bardzo jest zupełnie odwrotne. Ja jeszcze mogę wrzucić mój komentarz, że książka jest po środku, ale to się trochę właśnie miejsce nie znalazłeś. Zgadza się, bo teatr jest najstarszy, więc jest najbardziej elitarny. Książka jest trochę młodsza, więc się miota, a film jest najmłodszy, więc jest jeszcze tą taką rozrywką niskiego rzędu. Otóż książka jest po środku i my jako dorośli pośrednicy między książką a dzieckiem nie możemy się niestety zdecydować, czy książka jest elitarna, wartościowa, wysokoartystyczna albo edukacyjna, czy książka to jest rozrywka. I ponieważ my się miotamy, nie możemy się zdecydować, nie wiemy co jest dobre, co jest złe i co zrobić, to ten komunikat, który przekazujemy dziecku jest siłą rzeczy taki no niekoniecznie jasny. Z jednej strony mamy listę lektur i kanon, który, no nie będę już się tutaj może na ten temat wypowiadać, ale no komunikujemy przez ten kanon jakieś coś sztywnego okropnie, nie?
no a z drugiej strony czytaj, czytaj, bo to, czytanie to jest czysta przyjemność, mówimy dziecku wręczając drugą ręką Potop Sienkiewicza 12-latkowi. No i generalnie to, co komunikujemy na temat książki i literatury, jest troszeczkę odbiciem naszego własnego wewnętrznego miotania się i niepewności, bo proszę Państwa, czy wszyscy czytają wysokoartystyczną poezję w tym gronie przed snem? Śmiem wątpić, ja nie. Mamy tam swoje ulubione. Mówimy na przykład o książkach guilty pleasure, albo że jakiś typ literatury to jest taki nasz grzeszek, któremu ulegamy. Czyli sami tak naprawdę nie wiemy do końca, jak my się mamy wobec literatury. Tym bardziej niekoherentnie po prostu zarządzamy tą kwestią czytania dziecięcego. Dzięki, dzięki za te komentarze. Po pierwsze za ten wątek zróżnicowany, który wprowadziłaś, Marta, bo właśnie dokładnie o tym chciałam powiedzieć, że mam takie poczucie, że mierzycie się z różnymi wyzwaniami. Jakby odbiorcy są jedni, ale jednak okazuje się, że kurczę, albo przeszkadzają nam mury teatru, albo przeszkadzają nam nasze własne upodobania, albo przeszkadza nam po prostu jakby to, że możemy utonąć w gąszczu w treści, które są. Więc jest cała, można powiedzieć, cała masa różnych ścieżek z problemami. Pytanie, które na dany moment będzie najistotniejsze i którym będziemy chcieli się zająć. No ale właśnie, no ale problemy są. No i my w tym gronie też jak tutaj w ogóle siedzimy i się spotykamy po to, żeby o tym rozmawiać, no to nawzajem chyba siebie nie musimy przekonywać, że to jest ważne, że trzeba i te różne motywacje mamy, czy to osobiste, czy też związane z jakąś taką szerszą perspektywą tego, po co jest kultura, że no właśnie rozwijać różnego rodzaju kompetencje społeczne, komunikacyjne, rozwijać wyobraźnię i kreatywność. No ale jednak gdzieś haczy. I chciałam Was zapytać o to w Waszych osobistych doświadczeniach, pracach i współpracach i projektach. Gdzie czujecie największy opór rzeczywistości z tym, żeby jakby rozwijać to myślenie o kulturze i sztuce dla dzieci właśnie w takim ujęciu, jak to dzisiaj robimy. Kogo jest najtrudniej przekonać do tego, że ma to sens, albo właśnie gdzie napotykacie najtrudniejsze przeszkody? Ja mogę omówić całe spektrum, a potem sobie wybierzeć. Bo naprawdę mam poczucie, że w przypadku teatru to jest taka praca z przekonywaniem bardzo wielu osób biorących udział w procesie odbiorczym. Bo z jednej strony to wcale nie jest oczywiste dla dzieciaków, że format teatru jest dla nich czymś interesującym. Raczej w przypadku teatru obracamy się w krainie stereotypów, prawda? Czerwonej kurtyny, początku, końca, jakieś opowieści znanych, które są przedstawiane też na różne sposoby, ale najczęściej jakoś prosto. W każdym razie w takim stereotypowym ujęciu, nie? Chodzi o to, że jak już idziesz do teatru, to masz być ładnie ubrana i grzeczna, i to jest wyprawa, więc bardzo jest dużo takiego uporządkowania, które trudno jest, wymaga to w każdym razie pewnej pracy, żeby zachęcić dzieci do tego, że ej, ale teatr może inaczej wyglądać. Wiadomo, że wielka rewolucja, przez którą teatr przechodzi, że jest teatr, pojawia się teatr najnajowy, że jednak młodsze dzieci chodzą z rodzicami, potem to się jakoś utrzymuje, ta kultura chodzenia familijnego. Badania swoją drogą wskazują na to, zresztą podobnie jest z czytelnictwem, że właśnie familijność uczestnictwa w kulturze jest gwarantem tego, że dzieciaki będą chodzić potem tu akurat do teatru, a będą uczestniczyć w kulturze. Więc akurat w przypadku teatru cedujemy to na szkoły, tak? Że tylko grupy zorganizowane świetnie będą chodzić do teatru, a badania pokazują dokładnie coś innego. No ale to dzieciaki są pierwszą grupą. Drugą grupą są rodzice czy osoby opiekuńcze, dla których też teatr niekoniecznie musi być priorytetem wyboru. Sami mało chodzą do teatru, nie znają tego. Wiecie, kompetencje miękkie można ćwiczyć na różne sposoby, niekoniecznie teatralne. Mózg podobnie, oferta filmowa jest na wyciągnięcie ręki, po co ta wyprawa, można iść do zoo, naprawdę jest bardzo wiele elementów, z którymi teatr konkuruje. Dalej jest grupa nauczycielska, no tutaj jak myślę jest najłatwiej, też badania to pokazują, że jeżeli chcesz z kimś pracować, to kompetencje osób nauczycielskich są wyższe kulturowo niż osób opiekuńczych, więc to jest ta grupa, z którą możesz się jakoś porozumiewać, budować
ramy, no ale tutaj nadal to pozostaje, no wiecie, upodobania, prywatne, osobiste upodobania osób nauczycielskich oraz ramy organizacyjne szkoły sprawiają, że ktoś wybiera teatr lub go nie wybiera, ktoś go widzi jakoś albo inaczej go definiuje, nie? Więc to jest druga grupa. Trzecią grupą, którą trzeba przekonywać w sprawie, czwartą już, w sprawie teatru dla dzieci jest, są twórcy teatru dla dzieci, twórczynie, w ogóle teatru jako gatunku, o którym mówimy, słuchajcie, ale teatr dla dzieci, ja na przykład mówię, gdzie tylko mogę, jest wspaniały, wiem, że się tym nigdy nie interesowałaś, ale teraz możesz, teraz się możesz tym zająć, chodź, opowiem ci o tym, jakie to jest fajne. A czwartą stroną, czy jeszcze jakąś grupą są decydenci, którzy mówią, no nie, w kulturze nie trzeba zarabiać, robicie to dla pasji, wiadomo jak jest, jest fajnie, zrobisz to, zrobisz ten projekt, prawda? Kochasz przecież dzieci, uwielbiasz być z dzieci. Dokładnie. Dobra, to ja tak jestem tutaj, w fazie przekonywania. Generalnie jak gdzieś jestem, jest temat sztuki dla dzieci, to ja, czy teatru dla dzieci, to ja jestem w pełni przygotowana, że na wszelki wypadek pewnie będzie to osoba, której nie zaszkodzi przekonać troszeczkę. Tak, myślę, że tutaj zaczyna się robić podobnie. Mapowanie tych problemów. Znaczy, myślę, że no, zaczyna się od samej góry. Tak jak spojrzymy sobie na wytyczne ministra kultury, na dokumenty, które są na stronie ministra kultury, strategię rozwoju kultury od 2013 roku do 2020, bo potem już nie było. Nie ma tam ani słowa o sztuce dla dziecka. Jest tylko i wyłącznie element o rozwoju czytelnictwa. Ale też nie ma nic o literaturze dziecięcej, tylko o rozwoju czytelnictwa. Czyli w naszych dokumentach Ministerstwa Kultury nie ma wspomniane słowem o tym, jakby jaka jest strategia w tej dziedzinie. Oczywiście można myśleć o tym optymistycznie, że to znaczy, że dzieci są włączone w całość, ale jak wiemy z doświadczeń różnego rodzaju dofinansowań, dopóki nie mamy swojego getta, o którym pewnie będziemy też rozmawiać, czyli nie ma specjalnych funduszy na kulturę dziecięcą, to przesuwa się te fundusze na stronę dorosłych, ponieważ właśnie wielu twórcom jest bliżej, łatwiej, chętniej. Więc niestety nie myślałabym o tym tak pozytywnie, że to jest włączające, tylko raczej, że właśnie nie ma tutaj tego namysłu, szczególnie, że kraje, na które możemy spojrzeć jako te dobre praktyki, czyli na przykład Szwecja, która właśnie wspaniale zajmuje się edukacją filmową i też ma niesamowite dofinansowanie filmów dla dzieci i młodzieży, no jak ma te wytyczne na samej górze. Jakby od góry to się zaczyna. Bo jeżeli mamy wytyczne, to tych wytycznych powstają programy i jakby potem to wszystko idzie w dół. Natomiast my jesteśmy w sytuacji, w której myślę, że podobnie radzimy sobie w tych mniejszych obszarach, tak trochę każdy co może. I PiS na przykład dopiero w 2016 roku jeszcze za Magdaleny Sroki wydobył filmy dziecięco-młodzieżowe z ogółu, co owocuje dzisiejszą produkcją polskich filmów dla dzieci i młodzieży, których nie było. Ponieważ kiedy były ogólnie fundusze na produkcję filmową, zazwyczaj wygrywały, czy właściwie zawsze wygrywały filmy dla dorosłych. Także wyciąganie, takie działania są konieczne i sprawiają, że jest dzisiaj lepiej, ale gdyby to zaczynało się od samej góry, byłoby to dużo prostsze. No i takie bardziej jednorodne. Także myślę, że to idzie w dół. Oczywiście związane jest bardzo mocno z pieniędzmi. W momencie, kiedy jest niedofinansowana kultura, trudniej przekonać twórcę, prawda? Żeby zajął się takim projektem. No i oczywiście wiąże się to też ze statusem sztuki dziecięcej, czyli tym, że jest to właśnie mniej pożądana działalność. Pożądana to bardzo, tylko mniej prestiżowa, myślę, po prostu. Prestiżowa po prostu. Jakby jest zapotrzebowanie realne. Dziecko jako konsument to jest naprawdę świetny wynalazek XXI wieku, czy tam końca XX wieku. Odkąd to wykryliśmy, to pożądamy. Tylko z dystansu. Nie za dużo pieniędzy. To, co się zmienia, jeśli chodzi o film, no to właśnie takie działania, które rozpoczęły się mniej więcej właśnie w roku 2014-2015, ponieważ byliśmy już w takiej sytuacji, kiedy, może Państwo pamiętają, jeszcze niedawno nie było żadnych filmów dziecięcych w kinach, nie było europejskich, bardziej niszowych, arthouse'owych produkcji dostępnych nigdzie. Kiedy zaczynałam pracę na festiwalu Ale Kino 15 lat temu, festiwal był jedynym miejscem, gdzie można było takie filmy zobaczyć. Nie było innych festiwali w innych miastach,
dla dzieci i młodzieży. Także sytuacja była taka, że byliśmy my, mogliśmy jakby wybierać sobie filmy, które chcieliśmy do programu, bo wszystkie były premierowe i wiedzieliśmy, że też wiedzieliśmy, że potem nic się z nimi nie wydarzy i to było bardzo, bardzo przykre i smutne. Natomiast od właśnie mniej więcej 2014-2015 różnymi działaniami, czy to Młodych Horyzontów, które stworzyły program edukacyjny, potem też festiwal filmowy, programy dofinansowań również, takie industry, gdzie twórcy mogą też pitchować swoje projekty i to się kręci. Filmoteka Szkolna też stworzyła swój program filmowy. Właśnie pojawił się ten PiS-owy call na filmy dziecięco-młodzieżowe. To gdzieś powoli zaczęło się ruszać, natomiast to jest mało. Jak patrzymy sobie na produkcję filmów dziecięco-młodzieżowych za granicą, na edukację filmową za granicą w Niemczech, w Skandynawii, w wielu innych krajach, no to jesteśmy daleko, daleko z tyłu. I tutaj rzeczywiście ta świadomość tego, że trzeba coś zrobić, trzeba to zrobić na górze najlepiej, bo my działamy, robimy co możemy, ale jakby gdzieś tam możliwości nam się w pewnym momencie kończą, no bez tego nie ruszymy dalej. Albo będziemy robić te nasze małe kroczki, które robimy od tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, ale one to są kroczki. Aniu? Jeśli chodzi o książkę, ta sytuacja jest inna jednak. Bo z jednej strony, tak jak słusznie zauważyłaś, ta promocja czytelnictwa istnieje w świadomości decydentów. I pieniądze na to również są, to znaczy projekty promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży związane z książką dla dzieci, no są dofinansowywane przez ministerstwa, są granty odpowiednio sprofilowane i ludzie zdobywają pieniądze z tych grantów. Ja już nie będę się wypowiadać oczywiście na temat tego, ile jest tych pieniędzy i jaki procent ministerstwo urywa i tak dalej, ale mamy Instytut Książki, który również interesuje się książką dla dzieci i młodzieży, więc to istnieje. Ale mam wrażenie, że problemem tej branży albo tego działu kultury, tego obszaru kultury są dwie nogi, które w ogóle nie chcą razem iść. Czyli z jednej strony to kultura i Ministerstwo Kultury, promocja czytelnictwa i działalność wydawnicza zupełnie współczesna, a z drugiej strony edukacja. Ministerstwo Edukacji, szkoły, słynna lista lektur, ale lista lektur to tylko element tego, jak w ogóle wygląda czytelnictwo w szkołach. I to czytelnictwo szkolne, edukacyjne, lista lektur zupełnie nie jest kompatybilne z tym czytelnictwem i z książkami, które są na rynku wydawniczym. I ta podwójność bardzo nie służy temu obszarowi, bo tak jak już wspominałam, z jednej strony dziecięcy czytelnik dostaje komunikat, czytanie jest nudne, żmudne, na deadline. Czytamy stare książki, czytamy książki w języku, którego nie rozumiem, bo śmiem twierdzić, że dzieciaki, które mają 13 lat obecnie, prędzej przeczytają książkę dla dzieci po angielsku niż Kochanowskiego Treny napisane w staropolszczyźnie. Naprawdę. To jest jakby bardzo duży problem. Ten problem jest lekceważony. Za każdym razem, jak jest dyskusja na temat listy lektur szkolnych, która polega na tym, że a ten tytuł wywalamy, a ten tytuł wsadzamy, to jest taka dyskusja, która jest skórkowa, bo to naprawdę nie jest istotne, co na tej liście lektur jest, jeżeli dziecko ma to przeczytać na za tydzień, a potem pisze z tego test. Ponieważ konsumpcja kultury, która jest potem sprawdzana za pomocą testową, na przykład gdyby edukacja filmowa wyglądała tak, napisz charakterystykę tutaj, prawda, tego bohatera i po kolei co się działo i czy miał oczy nie... No wiecie, o co chodzi, jakby to się nie skleja niestety ze sobą. Więc mam wrażenie, że z drugiej strony jest cudowna oferta na rynku. Absolutnie od urodzenia dzieci są, jeżeli rodzice im to udostępnią, otoczone przepięknymi po prostu książkami. Tak jak teatr dla najnajów, istnieje literatura dla najnajów, która jest wspaniała, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo taka, powiedziałabym, eksperymentująca. Więc mamy taką podwójność tutaj i dopóki się sobie z tą podwójnością nie poradzimy jako społeczeństwo, nie przemyślimy tych dwóch komponentów, nie połączymy ich w jakiś sposób, to mam wrażenie, że będziemy cały czas w jakimś takim półbagnie tkwić, bo nie możemy zrobić tego kroku do przodu całościowo, tylko tak robimy jeden krok, a potem się cofamy. Robimy jeden krok i znowu się cofamy, więc taka sytuacja patowa, powiedziałabym, której ja rozwiązania bez świadomości i działania właśnie decydentów nie widzę.
Natomiast problem z literaturą dziecięcą jeszcze polega na tym, proszę Państwa, że ponieważ to jest literatura dla dzieciaczków, to wszyscy się na niej znają. Proszę zwrócić uwagę, rodzi się gwieździe dziecko. Co ta gwiazda robi? Natychmiast pisze książkę dla dzieci. Mamy książki dla dzieci Madonny i Natalie Portman napisała, i Agnieszka Chylińska napisała. I naprawdę masa tego powstaje. Dlaczego one powstają tak o? Dlatego właśnie, że wszyscy się znają. Jak ma być lista lektur układana dla klas 1-3, tam się lektury składają wyłącznie z literatury dziecięcej, to bynajmniej nie eksperci od literatury dziecięcej ją układają, tylko osoby, no takie powiedziałabym, niektóre nawet nie będące w okolicach tej literatury. Więc te listy najczęściej powstają, a no pamiętam z mojego dzieciństwa, to była bardzo ciekawa książka. Albo, no to mojemu dziecku się to podobało, to wsadzamy na listę lektur. Był taki kazus, ja tego nie wysnuwam z wyobraźni, była taka jedna książka kiedyś na liście lektur, zupełnie przedziwna na tej liście lektur. A pamiętajmy też o tym, że z tym się wiąże profit ekonomiczny, bo jeżeli się na liście lektur znajdzie jakaś książka, to natychmiast wydawnictwo oraz autor względnie autorka, no im sprzedaż skacze, bo wszystkie biblioteki szkolne mają chociażby obowiązek taką pozycję nabyć, więc to jest też lobbying w tym zakresie. I mamy taką niby ważną sprawę, w której wszelakoż wszyscy są ekspertami, bo przecież to jest taka nieważna w sumie sprawa. I dzieci mają koniecznie czytać Kochanowskiego Treny i Pana Tadeusza dwa razy, a z drugiej strony mają kochać czytanie, bo przecież tyle wspaniałych książek nasze cudowne wydawnictwa wydają. I z tego chaosu po prostu nie ma prawa wyłonić się nic spójnego. Ja mogę powiedzieć, że o tych ekspertach, bo tutaj jeśli chodzi o film, mamy taką ciekawą sytuację, że nie ma takich specjalizacji na studiach, czy to krytyki filmowej, no w sumie to musiało być pewnie na czy filmoznawstwa, nie ma filmu dziecięco-młodzieżowego, czyli my de facto nie mamy takich stricte ekspertów. Oczywiście są eksperci, to są osoby, które się tym filmem zajmują w różnych polach, ale nie ma naukowej debaty, bo są pojedyncze pozycje książkowe, które powstają albo powstały, i to są raczej takie bardzo mocno skupione na konkretnym temacie, i to często coming of age, raczej nastolatkowe filmy, które są bardziej powszechne i dostępne niż filmy dziecięce. Także u nas nawet nie ma na naszym polu takiej naukowej debaty. Nawet tak naprawdę nie ma jasno określonego, czym jest film dla dzieci. Jeżeli zobaczymy sobie na słowniczek właśnie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który tłumaczy, czym jest debiut właśnie przy tych swoich wykazach, na co idą pieniądze, tłumaczy, czym jest debiut filmowy, debiut scenariuszowy, nie ma wytłumaczenia, czym jest film dla dzieci. Czy film familijny. Jakby nie ma jeszcze, wierzę w to, że to powstanie, na łódzkiej filmówce już są ćwiczenia specjalizacyjne w tej dziedzinie. Natomiast to jest pierwsza rzecz, która pojawiła się w 2018 roku. Także to jeszcze tutaj w ogóle jest jeszcze inny problem, nie? Że tutaj jednak u was ekspertów jest wielu. Tak myślę, nie? Czyli nie tak wielu może, to dobra. Patrzę na ciebie i myślę, że może jednak nie tak wielu. Znaczy nie, no badania literatury i książki dziecięcej w Polsce są rozwinięte absolutnie, tak? I na kilku uniwersytetach są bardzo mocne ośrodki badawcze zajmujące się, tutaj na UAM-ie chociażby jest. I tak, zdecydowanie i tradycja badań nad literaturą dziecięcą sięga lat 60., taka już bardziej rozwinięta, więc ma tradycję jak najbardziej. My mamy popularyzatorską książkę stworzoną przez Jerzego Armaty i Annę Dublewską o filmie dla dzieci, w polskim filmie dziecięcym. Jest książka jedna, która bazuje na programie festiwalu Ale Kino Marka Hendrykowskiego. I teraz czekamy na nową pozycję Jacka Nowogowskiego o kinie gatunkowym dziecięcym. I to jest to, co mamy, plus artykuły oczywiście. Ale to jest jakby, to jest to, na czym pracujemy. W teatrze też sytuacja nie wygląda jakoś tam wiele lepiej, jak myślę. Ciekawym nurtem, który się pojawił, jest opisywanie twórczości przez samą osobę performującą. Na przykład Hania Bogdan-Kanecka się tym zajmuje i to mi się wydaje fajne. Bardzo fajne, bo daje po prostu wgląd, ale de facto też myślę, że ona jest teatrolożką, co prawda, ale myślę, że poniekąd powstaje taka potrzeba, no bo po prostu nie ma nikogo właściwie, kto może się tym zajmować naukowo.
Tak, żebym sobie życzyła bardzo wręcz, żeby w tym obszarze teatrologii pojawiło się zainteresowanie naukowe sztuką dla dzieci, w sensie teatrem dla dzieci. I wyobrażam sobie, że też obecność na kierunkach aktorskich, teatrologicznych, w ogóle takiego nurtu byłaby ważna. To wprowadza takie rozróżnienie dla tych z Państwa, może dla których to nie jest takie jasne, że w Polsce sztuka dla dzieci, teatralna sztuka dla dzieci często jest łączona z teatrem lalek jako teatrem gatunkowym. I to też łączy, tak jak ty mówisz, Ania, o dwóch nogach, to my mamy też w teatrze swoje dwie nogi, że bardzo wiele teatrów instytucjonalnych kojarzonych ze sztuką dla dzieci, czy takich właśnie teatrów, tak jak w Poznaniu jest teatr animacji, no animacja jest formą, nie? To nie jest, tam adresatem nie jest odbiorca, to raczej chodzi o troszkę inną sytuację. I to powoduje taki, no myślę, że właśnie też klincz, ale też powoduje to, że w szkołach lalkowych no właśnie stawia się na sztukę lalkarską, a nie na sztukę dla dzieci. Więc ona się też jakby nie profesjonalizuje, nie rozwija, no bo rozumiem, że to, o co my jakoś wszystkie apelujemy, czy co nam jest bliskie, no to ty, Marta, mówisz co prawda, nie, ale nie mówisz o ilości, bo wszystkie mówimy o jakości, że chodzi nam o to, nie, żeby... Właśnie nie mamy problemu, mamy problem z jakością właśnie. Czy dostępnością. Tak, bo myślę, że w teatrze też de facto nie ma problemu z jakością, a nawet myślę, że jeżeli chodzi o edukację teatralną, to ona jest, właśnie to jest coś, co wszyscy potrafią. Każdy teatr potrafi zrobić teatrzyk z dziećmi. Tak trochę wyśmiewam to, ale właściwie uważam to za dobre zjawisko, że teatr jest łatwo dostępny, jest bardzo dużo materiałów w sieci, bardzo dużo, jeżeli ktoś potrzebuje pracować ze scenariuszami, to też jest bardzo dużo scenariuszy. Centrum Sztuki Dziecka wydaje też sprofesjonalizowane scenariusze. Więc to jest po prostu bardzo duży zasób, jest strona Teatru Teki Szkolnej, która pokazuje konspekty. Więc to jest bardzo duży zasób, no ale tak czy inaczej rozumiem, że ta praca nad jakością ciągle jest taką pracą, którą fajnie wykonywać, trzeba wykonywać. A ja tu w ogóle jeszcze mam taką myśl swoją, że dziedzina rozwija się wtedy, kiedy jest przestrzeń na eksperymentowanie. I myślę, że właśnie w teatrze teraz jest jej naprawdę mało. I że może można właśnie w ten sposób poszerzyć, tak fantazjuję trochę, poszerzyć rangę tego teatru, kiedy będzie tworzone więcej przestrzeni na eksperyment, w ogóle na pokazywanie, ej, ale my tu robimy takie już rzeczy, że może właśnie tym się warto zainteresować. Nie? Teatr kocha eksperyment. Myślę, że nie tylko teatr, ale nie zawsze faktycznie jest to łatwe. Tak chodzi mi po głowie takie zdanie, że w sumie ta marginalizacja jest w pewien sposób paradoksalna, że ona z jednej strony jakby status sztuki, kultury dla dzieci jest może nie tyle niższy, co mniej prestiżowy, to by było chyba lepsze określenie, ale wynika z tego, że odbiorca jest powszechny i włączając to, co powiedziała Ania, że dotyczy właściwie, że wszyscy ludzie, którzy mają kontakt z dziećmi, albo sami byli dziećmi, albo mają dzieci, mają takie poczucie, że jest to coś, jakby jest to temat, na który mogą się wypowiadać, więc myślę sobie właśnie o tym paradoksie, że tu się robi jakiś rodzaj takiego twist. Chciałam Was o to trochę więcej zapytać, jak Wy widzicie ten temat statusu? Czy na ile to jakby też wpływa na te rzeczy, które się dzieją w Waszych polach? Nie wiem, czy jest to coś, z czym macie poczucie, że trzeba walczyć albo nie? Odniosę się do tego, że prowadziłyśmy wspólnie z Centrum Sztuki Dziecka badania dotyczące branży, czyli osób zajmujących się sztuką dla dzieci. I co ciekawe, jedną z motywacji do działania jest właśnie, można powiedzieć, walka ze stereotypem. I każdy z naszych rozmówców, każda z naszych rozmówczyń mówiła, pytana o to, dlaczego zajmujesz się, dlaczego chcesz tworzyć tego rodzaju sztukę i pracować z tego rodzaju odbiorcą. No właśnie, bo uważa się, że to sztuka dla dzieci jest mniej ważna, że albo że to jest coś niewartego uwagi, albo że to jest takie, no nie wiem, no jest mniej profesjonalne i tak dalej. I chciałam zapytać o to, jak wy to widzicie w swoim kontekście. Czy to jest coś, z czym się spotykacie, albo uważacie, że warto jest się mierzyć, nie wiem, dyskutować, czy jak do tego podchodzicie? Myślę, że dlatego tu jesteśmy. I wszystko to, o czym mówiła Justyna, czyli te cztery punkty,
przekonywania po kolei wszystkich wiążą się dokładnie z tym, czy wynikają z tego niskiego statusu. Dodam tylko jedną rzecz do tego, co powiedziałaś o tym wypowiadaniu się, że wszyscy chcą się wypowiadać. W filmie, w naszej debacie o krytyce filmowej padło coś totalnie odwrotnego, że krytycy filmowi z kolei nie czują się kompetentni, żeby wypowiadać się o filmach dziecięcych, bo ich na bieżąco nie oglądają. Zdają sobie sprawę z tego, czego nie wiedzą, że to nie jest ich pole. A ponieważ nikt tego nie robi, jeżeli nie jest rodzicem, albo no, oczywiście programerem festiwalu filmów dla dzieci i młodzieży, no to nikt nie chce o tym pisać. I to jest jeden z problemów z kolei, z którymi też się borykamy, że nie ma krytyki takiej profesjonalnej filmów dla dzieci i młodzieży, ponieważ krytycy nie chcą tego ruszać. Mogę, Marta, ci wejść w słowo, żeby to uzupełnić właśnie o teatr, bo to dla mnie jest bardzo ciekawe, bo i też dużo o tym myślę, bo też się spotykam z tym, że w teatrze jest podobnie, że też osoby, które zajmują się krytyką, mówią, słuchaj, no ale ja się naprawdę nie znam na sztuce dla dzieci. I z jednej strony myślę sobie, że fajnie byłoby, gdyby osoby się w tym specjalizowały. No to też ja się w tym specjalizuję i super to lubię i to jest fajne, ale i tak nie czuję się, że to jest prestiżowe. Wiem, że chciałabym, żeby było, nie? Że nawet sobie zadaję takie pytanie, ej, co bym musiała zrobić, żeby to było spektakularne? I wtedy myślę sobie, kurczę, ale jakby taki krytyk ten napisał i ten napisał i ten napisał, to by wtedy może coś zmieniło. No i tak jestem w takiej ambiwalencji właśnie w tym, ale z drugiej strony odkrywam w sobie coś takiego, że pułapką jest też to, że osoby piszące mówią, nie znam się na teatrze dla dzieci, bo na pewno jest jakiś osobny rodzaj pisania, jakiś osobny rodzaj logiki. Muszę się dostosować do mózgu dziecięcego. Dzień dobry, ja nie mam mózgu dziecięcego. Naprawdę nie mam. Mam swoje poczucie dramaturgii, swoje poczucie estetyki, kryteria, którymi oceniam. I bardzo zachęcam wszystkie osoby piszące do tego, żeby się odważały pisać o teatrze dla dzieci ze swojej perspektywy właśnie teatrologicznej, posługując się tymi kryteriami, którymi się posługują na co dzień, bo inaczej teatr dla dzieci nie będzie konkurował po prostu, czy w ogóle nie będzie się wpisywał w ten obszar, w ogóle myśli i refleksji krytycznej. I to jest bardzo ważne, żeby go też nie infantylizować, nie zostawiać go, tylko próbować go zrozumieć, ale też rozebrać kategoriami, które są dostępne. Na przykład taka duża... Po prostu dla dobrej sztuki. Tak, ale też odpowiednie, bo chciałam powołać się na przykład właśnie Teatru Majnajowego, że tam dużo osób tak, jak pojawił się w Polsce, mówią, o, to taki parateatr. No okej, dobrze, rozumiem to, rozumiem, że tego nie rozumiesz, ale zobacz, czy jest inne kryterium niż aktorstwo, które możesz tam przyłożyć. Aha, jest performatyka, odkryliśmy ją już dawno. Dobrze, no to okej, to może tym kluczem to. Więc to też jest pewne wyzwanie, żeby popatrzeć sobie na to, jaką kategorię mogę przyłożyć, której może nie stosuję na co dzień, ale jest ona obecna w mojej myśli krytycznej, żeby zobaczyć, że to, co odkrywam, to z czym mam do czynienia, jest przełomowe i refleksyjne. Czasem mam takie rozczarowanie, jak patrzę na festiwale dla dzieci teatralne, których akurat jest sporo, czy jest trochę, one często są też festiwalami formy, czyli festiwalami lalkowymi, ale jak sobie myślę o tym, kurczę, no zobacz, miałeś tutaj naprawdę eksperymentalną rzecz, wpisującą się w jakieś po prostu przełomowe rzeczy. A dlaczego doceniasz to, co już 7 razy widzieliśmy tę piosenkę? Ona już jest zgrana. I potem się na tym łapią i sobie, ach, no tak, to jest moja perspektywa, bo to ja widziałam ten przekrój, nie? Że to jest takie, no naprawdę trudno w tym być. A no naprawdę, byłoby to straszne moim marzeniem, żeby po prostu ludzie, którzy oglądają normalnie teatr, nie wstydzili się tego, że mogą iść na spektakl dla dzieci, bez dzieci i powiedzieć sobie, o, ekstra, super, mam przyjemność, albo nie mam przyjemności z odkrywania teatru dla siebie, czy dla siebie tego przedstawienia. Ale ja na przykład wierzę, dlatego chodzę też na spektakle dla dzieci, nie tylko dlatego, że się tym zawodowo zajmuję, tylko że dla mnie to naprawdę jest pole wzruszeń mojego własnego przeżycia estetycznego, że często teatry dla dzieci
dotykają jakiejś przestrzeni we mnie, mojego też wewnętrznej wrażliwości, mojego wewnętrznego dziecka. I myślę, że to czasem może być dla ludzi przerażające, że tego się dotknie. Ale naprawdę warto sobie to dawać. Myślę, że też w przypadku właśnie dziedzin też tak jest, nie? Że warto sobie to dać. Ja bym chciała odnieść się do tego zagadnienia, kto pisze, kto się boi pisać, a kto się w ogóle nie boi pisać o kulturze dla dzieci. Bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ja brałam udział w tej debacie krytyków i dla mnie te uniki krytyków typu o, ja nie będę pisać dla dzieci, bo się nie znam, to dla mnie było takie, szczerze powiedziawszy, tak gdyby tam poskrobać, to ten prestiż by wylazł, że to nie jest prestiżowe tak naprawdę pisać o filmie dla dzieci. Jest krytyka książek dla dzieci, zdecydowanie ona istnieje. I mimo tego, że ona istnieje, są też w naszym środowisku westchnienia, że gdyby Iksińska albo Iksiński napisali recenzję książki dla dzieci, och, jakież to by było przełomowe i ważne. Moim zdaniem nie byłoby. Moim zdaniem częścią problemu, która tkwi generalnie w naszym środowisku sztuki dla dzieci, jest to, że my trochę patrzymy w stronę innych ekspertów, zamiast oprzeć się na własnej ekspertyzie i pielęgnować środowiskową ekspertyzę. Bo co mi z tego, że Iksińska, która jest znaną krytyczką literacką, sięgnie po książkę dla dzieci i napisze recenzję, skoro wydobędzie to, co jest sztampowe, ponieważ nie czytuje literatury dla dzieci na co dzień. To jest to, o czym ty, Justyna, mówisz. I to jest moim zdaniem super istotne, żeby nasze środowisko w końcu zrozumiało, że my mamy narzędzia i mamy sposoby, żeby się porozumieć i uznać, że reguły gry w naszym polu, że tak socjologicznie powiem, mamy ustalać sami. Możemy owszem szukać wsparcia, kontekstu i tak dalej, ale nie szukajmy ratunku na zewnątrz, bo nikt nas nie uratuje, proszę Państwa. Nikt nie przyjdzie albo nie przyjedzie na białym koniu, przynajmniej tak mi się wydaje po dekadach spędzonych po prostu na tej pracy, żeby nas gdzieś wciągać na jakiś parnas. Jeżeli nie wejdziemy sami na parnas, to nikt nas na nie będzie wciągnął. Ale tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i ona w literackiej krytyce książek dla dzieci się bardzo uwidacznia, ale również w refleksji naukowej bardzo często, że dziecko, które nie ma głosu, a im młodsze dziecko, tym mniejszy ma głos, a już niemowlak i powiedzmy dreptak tak zwany, w ogóle tego głosu praktycznie nie ma, który jesteśmy w stanie wchłonąć i zbadać, sobie wymyślamy i piszemy na przykład, ta książka dla dzieci jest przerażająca. I ja zawsze się pytam, a skąd autorze albo autorko wiesz, że ta książka jest dla dzieci przerażająca bez zrobienia badań socjologicznych, bez powiedzmy sprawdzenia, jak ta książka oddziałuje na dzieci. Bardzo mamy dużą tendencję zastępowania sobie głosu, nieistniejącego głosu dzieci, naszym własnym wymyślonym głosem wewnętrznym, dzieckiem, nie lubię tej kategorii, albo jakimś innym dzieckiem, które nie istnieje, a które sobie szybciutko wymyślimy, po to, żeby tym dzieckiem na przykład jakoś podeprzeć nasze własne tezy, tak? Właśnie to nasze wewnętrzne lubienie lub nielubienie pewnych zjawisk w kulturze, prawda, które jest osobiste, subiektywne, a które bardzo lubimy maskować, że o, dzieciom się to spodoba, a dzieciom się to nie spodoba. Więc to jest taka rzecz też moim zdaniem do omówienia, bo w niektórych dziedzinach kultury dla dzieci, jak w teatrze, to spotkanie z dzieckiem, realnym dzieckiem, dzieckiem, które przychodzi na sztukę, zwłaszcza w przedstawieniach partycypacyjnych, jest czymś, coś, o czym się dyskutuje i z czym się eksperymentuje, no bo siłą rzeczy, tak? Jeśli chodzi o film, to tych dzieci mogłoby równie dobrze nie być. Chyba, że grają w filmie, bo produkt z ekranu się spotyka z dziećmi, które jest ściana między nimi, bo to już jest zrobione, nakręcone. I w ogóle nie musimy się z dzieckiem spotykać na żadnym po prostu polu. No a w książce to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale troszeczkę też jak w filmie, prawda? Bo dziecko dostaje gotowy produkt, więc też sobie to dziecko wyobrażamy. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, a propos zewnętrznych krytyków, ja ich nie lubię również dlatego, że bardzo często w odniesieniu do literatury dla dzieci słyszę takie głosy. Otóż Muminki są, mi się podobają i to jest taka świetna książka, to nie może być literatura dla dzieci. Nie, to jest taka literatura dla dorosłych, zakamuflowana pod literaturą dla dzieci. To samo mały książę i wszystkie te, wiecie, perełki z klasyki literatury dla dzieci, Alicja Królewicza, są wyciągane i przeciągane
stronę po prostu, na stronę sztuki dla dorosłych, bo dla dzieci to co ma być? Tylko proste, tylko kiepskie, wiecie, bez jakiejś wartości interpretacyjnej. To jest takie działanie, które też no, jakby też jest świadectwem tego, że my tak patrzymy na ten świat zewnętrzny i mówimy, pomóżcie nam, a oni zamiast nam pomagać, zabierają nam nasze arcydzieło. Słuchajcie, zostało nam 5 minut. Chciałam już nic niebrzydko powiedzieć wprost, ale to się pojawia bardzo dużo ciekawych wątków i myślę, że to są zalążki do kolejnych dyskusji. To, co mnie jakby zatrzymało i do czego ja się przykleję jako socjolożka, to jest kawałek związany z tym, że no, pisanie o, czyli krytyka wytwarza tak naprawdę ten świat. Czyli jeżeli chcemy mieć reguły, jeżeli chcemy się jakoś zautonomizować, no to potrzebujemy mieć wewnętrzny obieg, a cudzym obiegiem, jakby cudzymi ludźmi sobie tego nie załatwimy, więc pytanie jest też o formę. Od razu mi się otwiera pytanie o to, jak włączać same dzieci i młodzież do tego, żeby wypowiadać się o tym, co dla nich, bo no, są pomiędzy nami potężne różnice kulturowe i w doświadczeniach i sztuka dla dzieci może być też dla dorosłych, ale pytanie, kto ją odbiera i co w niej znajduje sam dla siebie, czy to jest moje wewnętrzne dziecko, czy to jest moje autentyczne dziecko, które siedzi obok. Ale właśnie zamykając tą dyskusję i wracając też do celu z początku, chciałam zapytać was o to, co wy po tej rozmowie możecie zabrać do swoich poletek z powrotem. Czy jest coś takiego, co dzisiaj padło, co zostało wam zadźwięczało w uszach i myślicie sobie o tym, z tej strony jeszcze nie patrzyłam na moje poletko i może mogłabym tam coś przykleić w ten sposób, albo jest coś, co was jakby zainspirowało albo zachęciło do myślenia o jakimś kierunku. Czy na pewno to, co powiedziała Ania na koniec, jest takie... No jest ciekawe i taki, gdzieś tam pochodzimy wokół tego tematu właśnie, na ile co może sprawić, że ta kultura dziecięca, czy w tym przypadku film dziecięcy właśnie zyska to uznanie jako po prostu ciekawe dzieło filmowe, ale myślę, że to jest tyle elementów, jakby to, co myślałam, żeby wybrzmiało, bo myślę, że na początku zaczęłam od tego, że mamy tak dużo filmów, ale jaki mamy problem, to mamy taki, że mamy bardzo dużo komercyjnych filmów, które są bardzo do siebie podobne. A to, o co my apelujemy i czego szukamy i na co potrzebujemy pieniądze, to właśnie możliwość tworzenia oraz potem dystrybucji filmów, które pokazują inne spojrzenie na świat. Więc jakby tutaj chcę mocno zaznaczyć, że tego nam brakuje, bo tak brzmi, jakby ten film był taki właśnie, że wszędzie pełno i w ogóle o co nam chodzi. O to nam chodzi, żeby był ten dostęp, żeby były pieniądze na to, żeby powstawały filmy, na które niekoniecznie tłumy pójdą do kina. Tak jak Dziewczyńskie historie, które w zeszłym roku były takim wspaniałym polskim filmem, zupełnie innym od tych, które na co dzień widujemy w kinach. Więc to jakby chciałam zaznaczyć, ale na pewno to, żeby tak się rozejrzeć w koło i zobaczyć, co mamy i co z tym możemy zrobić, tak, to na pewno jest też ważne, z tym zostajemy. Dzięki bardzo. Ja zdecydowanie zostanę z tym, że powinniśmy interdyscyplinarnie współpracować i na przykład próbować dzielić się tym, co mamy i brać to, czego nie mamy. To znaczy, tak mi się wydaje, nie wiem, co by na te dziewczyny, żeby tak... A co macie, czego nie macie? Znaczy tak, bo okazuje się z tej dyskusji, że każdy obszar omawiany ma coś, czego inne obszary nie mają. W związku z tym można by było sobie nawzajem dać to, co mamy i wziąć w zamian i po prostu współpracować interdyscyplinarnie i mówić bardziej słyszalnym głosem do góry dzięki temu. Tak, mi też jest bliskie to, co Ania powiedziałaś o interdyscyplinarności. Przede wszystkim myślę o budowaniu krytyki, bo właściwie myślę sobie, że jeżeli czegoś nie ma, a coś jest trochę, to wytworzenie wspólnego pola krytyki sztuki dla dzieci. Okay. Ja jestem przy tym, że byłoby to łatwiejsze i nawet jak myślę o swojej działalności, to myślę, że łatwiej byłoby mi myśleć o niej w takim kontekście, niż przekonywaniu innych osób ze świata teatralnego. No i w istocie tęsknię za światem, w którym się rozmawia w różny sposób o kulturze dla dzieci. I w sumie chciałabym o niej rozmawiać z ludźmi, którzy chcą o niej rozmawiać. Więc dziękuję za tę rozmowę. Bardzo, bardzo wam dziękuję i ja zawsze mam tak, że cieszy mnie spotkanie, w którym można oglądać z różnych stron jeden
temat bliski sercu. Nagranie będzie dostępne później na mediach społecznościowych wydawnictwa Dwie Siostry i tam zapraszamy Państwa też dalej do dyskusji, do zabierania głosu. Tak, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i wydawnictwu Dwie Siostry i przede wszystkim trzem prelegentkom Marcie Jotko, Annie Czernow i Justynie Czarnocie za wspólne rozmawianie, zastanawianie się i wypokrywanie tego, co może być możliwe. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Za super prowadzenie. Dziękuję.